chciała. Będzie sfinansowane, czy będzie szantażowanie na to? Co trzeba, pani Basiu, przede wszystkim? To, co mówiłem samego rana. Co trzeba? To są leki, bez których życie pani zagraża? Aha, to ja mam z przyziemionym pęcherzem skręcać się, bo dlatego, że jak to... Ale dochód ma pani Basiu. Dochód, ale który nie na wszystko wystarcza. Jeszcze raz powtarzam. Zamieńmy się chociaż na jeden miesiąc z dochodami, bez różnicy, w jakim celu te dochody są. Proszę, proszę pójść do pracy, będzie pani pracować. Jak pani, jak zapewnicie mi... Koniec dyskusji, pani Basiu. Proszę, składa pani wniosek, czy nie? Składam. Proszę bardzo, by działał pomoc. I dzisiaj w ostatnim dniu pracującym, żeby było mi to wydane. Proszę. Tak, od razu, bo jak w poniedziałek to... A za kapowanie pani już nikt ci nie płaci, tak na marginesie. No to... A jakie? Takie jak dzisiaj z rana pokazałaś. No to, że jesteście faszystowskie złodzieje, to i kapusie. Ale pani Basiu, to wszystko słychać, drzwi są otwarte. Słychać? Co słychać? To słychać, ale to, co sama doniosłaś. To... Proszę, tutaj dzisiejszą datę. Aż taka głupia nie jestem. 17 dzisiaj? Dzisiaj jest 19. A nie 14, tylko... Michaś, słuchaj, możesz dać pani Basi Szymańskiej za miesiąc grudzień dochody. No ale pani Basia składa kolejny wniosek. A przypominam, jeśli będzie ukradzione z 500+, no to oskarżę was o złodziejstwo. Z góry zapowiadam. No dobra. Bo to, że jesteście faszystowskimi złodziejami, no to pokazaliście to dobitnie. I formułka, którą pisałam o was na stronie, to chyba samosetne było ukradzone. Dobrze, proszę, pisze pani wniosek. I kiedy mogę się spodziewać? Zgodnie, tak jak wy tą formułkę śpiewacie 14 dni? To ustawa przewiduje 14 dni. No ale w przypadku leków jest to 14 dni, choroba czekać nie będzie. 14 dni. Przypominam.